naszym kanale Sklep z Petardami. Dzisiaj przyjrzymy się takiej kolorystyce rewolweru huchowego Ecol Viper 2,5 cala, kolor Fume. Typowo, jak każdy Ecol Viper, tekturka, zdjęcie poglądowe oraz wszystkie kolorystyki tego rewolweru, jakie występują. I przyjrzymy się tej. Model, kolor, numer seryjny. Otwieramy. Tak się prezentuje walizka do niego. Broszura od producenta z jego różnymi modelami innych pistoletów. Oraz nasz rewolwer w kolorystyce film. To jest taki grafitowy, może trochę metaliczny. Piękny jest. Żeby otworzyć magazynek, bębenek wysunąć, przesuwamy ten przycisk w stronę bębenka i od tyłu popychamy palcem. Do bębenka mieści 6 sztuk amunicji typu long, na przykład takiej pobieda. Tak się prezentuje ta amunicja. No i jeśli chcemy strzelać, ładujemy sobie do tego bębenka, cyk, zamykamy i można strzelać. Oczywiście później Państwu zaprezentuję to z naszego rewolweru, takiego do zadań bojowych. I Państwu pokażę, jak to strzela, jak wyglądają race i tak dalej. Wracając do naszej kolorystyki Fume, tak to wygląda. No i co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi. W środku, jak widzicie Państwo, mamy schemat oraz to, na co trzeba uważać, jak ładować. Wszystkie takie istotne informacje. Poza tym w walizce znajduje się również świerec tej broni, że jest to rewolwer alarmowy. No i tutaj macie Państwo tak, wytwórcę, model pistoletu, kaliber, pieczątki oraz numer seryjny, no i data produkcji, wszystko jest, tak to wygląda. Oraz nasadkę do wystrzeliwania rac. Tak ona wygląda z bliska. Tu jest akurat wzięta z naszego rewolweru bojowego. Teraz pokażę Państwu, jak ją nakręcić. Bierzemy sobie i pod kątem delikatnym wkręcamy. O. Do samego końca, cyk jest. Żeby wsadzić racę, ja sobie tutaj wezmę taką knalpatronę, którą testujemy. Takie najzwyklejsze, hukowe. Wsadzamy i tym czarnym do nasadki. Żeby ta zatyczka wystawała sobie, można strzelać, tylko jeszcze nie trzeba załadować amunicja. Czyli wyciągamy bębenek, tutaj przesuwamy przycisk, od tyłu pchamy palcem i ładujemy amunicję. Zaraz sobie przejdziemy do naszego strzelania. Także zaraz do Państwa wracam. Ostatni nabój. Zamykamy i idziemy strzelać. Także tak, jest tutaj zatyczka na zewnątrz. Bierzemy pistolet. I teraz samej amunicji. No, tak właśnie wygląda strzelanie z tego rewolweru. Amunicja hukowa 6 mm long oraz race pistoletowe hukowe knalpatronen. Tak to się prezentuje. Czemu wziąłem ten rewolwer, a nie ten, co sobie opisujemy? Ponieważ ten jest model nowy, ten jest do sprzedaży, a nie do użytkowania i prezentacji. To akurat była kolorystyka Black. On jest tańszy, ponieważ kosztuje 498 zł, a ten, co sobie prezentujemy, kosztuje 518 albo 528. 518 chyba na ten moment. Dzisiaj mamy 16 listopada i tak wygląda właśnie jego cena. Wracając do tego naszego rewolweru, no on jest wszystko to samo. Amunicja 6 mm long, racje są takie różne, jakie mamy w ofercie. Wszystkie do niego pasują. I co tu jeszcze więcej dodać? Tu jest numer seryjny. Na bębenku on jest również wybity. W tym miejscu właśnie. Na lufie mamy opisane Ecol Viper. Ecol Viper 2,5 cala bas. I tu jest jego kaliber, long blank. Możemy go sobie naciągnąć jak chcemy, na pojedyncze strzały. Naciągnięty, cyk. Wszystko chodzi, jest solidnie wyważone, bardzo dobrze leży w ręce. No, porządny sprzęt. Jeszcze wracając, co to jest baz. Jak Państwo widzicie, o, oznaczenie baz informuje, że niniejsze urządzenie zostało uznane za broń palną. Przeważnie teraz te nowe pistolety hukowe, co wychodzą, czy do tej produkcji, czy Rosomaka właśnie, muszą mieć to oznaczenie. No i tak to wygląda. Co do zakupu, wystarczy mieć ukończone 18 lat. Nie muszą Państwo tej broni nigdzie rejestrować.
Wystarczy po prostu nam pokazać dowód osobisty przy zakupie do weryfikacji i wtedy to sprzedajemy bez problemu. Na amunicję również nie trzeba żadnego zezwolenia. Amunicja jest hukowa 6 mm w klasie 1-4S, ale jeśli byście chcieli Państwo ją sprzedać, to wtedy już trzeba mieć koncesję. Na zakup nie trzeba mieć pozwolenia, a na sprzedaż już trzeba mieć koncesję wyrobioną, także też nie wszyscy mogą sobie te kapiszony amunicję hukową 6 mm sprzedawać. No i co tu jeszcze powiedzieć? No, pistolet jest dostępny, wszystko jest dostępne, amunicja, racja, jakiej Państwo sobie życzą u nas w sklepie. Zapraszam też do obejrzenia naszych innych filmów, dzięki za obejrzenie. A w razie pytań proszę pisać w komentarzu. Jakieś pytania, sugestie, chętnie odpowiemy, jesteśmy do dyspozycji. Numer telefonu do nas, kontakt będzie podany. Także dzięki za obejrzenie, pozdrawiam i do zobaczenia.